dobry, witam Państwa w programie Gość Telewizji Radom. Ja jestem Mateusz Jagodziński, a naszym gościem jest dzisiaj właściciel naszej stacji, pan Piotr Kołodziejczyk. Witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. A rozmawiać będziemy na temat Pańskiego nowego filmu. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zrobić drugą część Twin Cities? Dlaczego właśnie druga część tego filmu, a nie coś zupełnie nowego? No, zacznijmy od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na pierwszą część. Pierwsza część powstała dlatego, że znaleźli nas radomianie mieszkający w USA w Radomiu amerykańskim, który założyli właśnie oni. I stwierdzili, że no dobrze by było, gdyby coś zmontować na ich temat, jakiś taki film. No i przysłali nam materiały, które zresztą są do obejrzenia w pierwszej części filmu. Stwierdziłem, że no zaraz. I tu Radom, tam Radom, tak? No to po co o nich osobno film robić? To może zróbmy o dwóch Radomiach, tak? No i jaki tytuł? No jaki tytuł? No miasta bliźniacze nazwy, tak? No bo miasta różne, ale nazwy są te same. No to może Twin Cities, bliźniacze miasta. No to Twin Cities, bliźniacze miasta. No i tak się zaczęło. Oni skontaktowali mnie z panią Dorotą Dobrzeńską z Kochanowskiego. I tak po tym pierwszym spotkanie z dyrekcją, wiadomo, no bo to, żeby też tak wszystko było oficjalnie i zgodnie, jak to się mówi, papierologia, chociaż nie lubię tego słowa, ale tak niestety czasem trzeba. No i zrobiliśmy taki casting. Trochę to też szło na wariata, bo myśmy nie mieli też doświadczenia wielkiego przy wielkich projektach, a to się okazał bardzo duży projekt jednak mimo wszystko, mimo że lokalny. No i my tam próbowaliśmy działać, napisaliśmy scenariusz. Okazało się, że mamy bardzo zdolną młodzież, bo tam jedna z dziewczyn też napisała muzykę do filmu, znaczną część do tego filmu muzyki napisała. No i skorzystaliśmy z różnych naszych ciekawych znajomości, między innymi z American Corner, gdzie jak tam widać w filmie wypowiadają się różni ludzie związani z tym miejscem. Pierwsza część jest taka właśnie historyczna, taka bardziej poświęcona pomnikom, kulturze, sztuce, no głównie w Radomiu to tam sakralne, chociaż współczesna sztuka też gdzieś tam jest dotknięta. Jest między innymi Muzeum Jacka Malczewskiego, chociaż nie tylko. Czyli pierwsza część jest taka no, historyczna, co za tym idzie, mało dynamiczna. No, ale stwierdziliśmy, że tego materiału jest tak bardzo dużo, no bo chcieliśmy też pokazać Radom w całości. Jest tego materiału tak bardzo dużo, że w pierwszej części to w życiu się nie zmieści w jednym, mówiąc językiem fachowym, klocku. W związku z czym stwierdziliśmy, że dobrze byłoby zrobić część numer 2. A czy może Pan zdradzić jakieś szczegóły co do formy drugiej części lub co do samego filmu? W tej chwili forma jest taka na dzień dzisiejszy, że jest to program informacyjny, tak? Będą tak zwane formy newsów. Nie chciałbym za dużo zdradzać, ale w każdym razie no, młodzież wymyśliła dosyć ciekawą tą formę. Bardzo trudną z drugiej strony do realizacji, no bo forma newsa nie ma żadnej takiej, żadnego szału, nie ma Hollywoodu w tej formie. Po prostu no, jest coś, prawda, przedstawiamy, mówimy, pokazujemy. No i teraz cała trudność na tym polega, żeby widza nie zanudzić, żeby nie umarł po prostu z nudów albo nie usnął na filmie. Rozumiem. A ile osób będzie Pan potrzebował do produkcji tego filmu? To znaczy tak, zależy jeszcze co mamy na myśli mówiąc ile osób do produkcji, bo jeśli mówimy o całym zespole, łącznie ze statystami, no to będzie kilkaset osób w sumie. Natomiast jeżeli myślimy o zespole ścisłym, ścisły zespół do Twin Cities z pierwszej części był 7-osobowy, tak. No ale w tej chwili będzie to znacznie odbiegać od tego co było, bo na dzisiaj planują 7 czy 10 newsów. To ciągle mają pomysły, to się zmienia. Myślę, że do stycznia już się tam wykrystalizuje do końca. I no, w związku z czym każdy robi swojego newsa. Tak, czyli 10 osób do samych newsów plus prowadzący.
I ekipa techniczna też myślę, że jest to przynajmniej 7-10 osób, jak nie więcej w tej chwili, tak? No bo z tego, co jest zaplanowane, to będą też i zdjęcia z wysięgnikiem, będą zdjęcia live'owe, no dużo rzeczy będzie, więc ekipa na pewno nie będzie mała. Chociaż nie będzie, jak to się mówi, za jednym razem w jednym miejscu, no bo może 3-4 sceny będą takie. Czyli ekipa jest ogólnie bardzo duża, ale z takich aktorów, którzy rzeczywiście będą grali i nie będą, że tak powiem, robili za tło, to jest te 10 osób właśnie mniej więcej, tak? Tak. Rozumiem. A kiedy odbędą się castingi do tego filmu? To znaczy tak, część ekipy już jest z poprzedniej części. Tutaj mam na myśli Małgosię, mam na myśli Asię, te, które już były na wizji. Mówimy tu o tej ekipie na wizji. No i do nich dołączy reszta tych na wizji, nazwijmy to. Pozostałe osoby, do pozostałych osób jeszcze dołączą osoby techniczne, po prostu żeby im było łatwiej, żeby im było no, prościej w wielu sprawach. Chociaż powiem szczerze, że jako dziewczyny poradziły sobie technicznie nieźle. No, jest Agnieszka Salwa, która odpowiada za dźwięk. I naprawdę wyszedł dźwięk bardzo dobrze, tam się nie można do niczego czepić. Oczywiście wiadomo, że wrogowie filmu się zaraz doczepili do wszystkiego po kolei, czego się tylko dało. Jednym z takich absurdalnych zarzutów do filmu było to, że w filmie nie ma prezydenta. Więc film jest apolityczny, jedna i druga część, planujemy, żeby była polityczna. No, zaprosiliśmy pana prezydenta do wypowiedzi, ale jeszcze nam na razie na dzień dzisiejszy nie dał żadnego sygnału, że w ogóle jest zainteresowany występem przed kamerą. No jeśli nie, no to nie będziemy go zmuszać. Na pewno będzie to w ten sposób, że film nie będzie opowiadał o sukcesach władzy, prawda? Czyli nie będzie takiej gomułkowszczyzny, no wy to już nie pamiętacie, ja też już nawet tego nie pamiętam, ale jak się ogląda stare jakieś wiadomości czy dziennik telewizyjny, to tam, prawda, towarzysz, generał, prawda, przyjeżdżał, rozdzielał, materiałami zarządzał, no nie będzie czegoś takiego, no, polskiej kroniki filmowej w wydaniu radzieckim, no tego nie będzie. Będzie po prostu Młodzież, tak? Czyli młodzież po prostu się uczy, młodzież się bawi, młodzież się cieszy, młodzież coś z siebie daje, prawda? No i młodzież czegoś oczekuje. Ale to więcej nie będę zdradzał. Rozumiem. A co w kwestii formy muzycznej w filmie? Film generalnie ma nie być taki cukierkowaty. To znaczy z jednej strony musi zachować pewne kanony, żeby tam jakiś bluźnierstw nie było. Język taki no, kulturalny, żeby był, ale z drugiej strony chcę też pokazać, że młodzież nie jest też taka ugłaskana, prawda, taka PR-owo doskonała. No bo ja też przecież byłem młodzieżą, pan też jest młodzieżą i obydwaj wiemy, co będziemy się oszukiwać, że po prostu jest jak jest, tak? No nie będziemy pokazywać tej patologii typu ta młodzież nawalona jak Messerschmitt, prawda? Bo no można by było, tylko po co, nie o to chodzi. Ale chcemy też pokazać, czy ta młodzież czymś się tam interesuje i ma swoje własne jakieś tam no gusta, tak? No ponieważ chciałem, żeby to było trochę po środku, że z jednej strony, żeby to było mocne, dynamiczne, a z drugiej strony, żeby no prawie wszystkich zadowolić, chociaż tego się nie da, no to stwierdziłem, że najlepszą formą będzie taki rock, stary dobry rock. I wybrałem taką piosenkę Twisted Sisters, to Urinat Gonceket, która to piosenka opowiada, że młodzież się właśnie nie zgadza na tam wiele rzeczy, obłudę, chamstwo, no przekupstwo i tak dalej. Tak. No, proszę, można sobie bezproblemowo, myślę, znaleźć to na sieci, posłuchać, przetłumaczyć. Też są dostępne tłumaczenia, nie ma problemu z tym. Piosenka będzie wykonywana po angielsku. To też dlatego zespół, który wygra casting, musi mieć dobry angielski. Jakby film szedł na Polskę tylko, no to tam, ale film będzie szedł na Europę i film będzie szedł na Stany, a tam niestety, sorry, angielski musi być perfekt. W związku z czym po prostu zespół, który wygra, to nie dość, że musi dobrze grać, to jeszcze przynajmniej wokalista musi mieć dobry angielski, dobrą wymowę angielskiego. Bo kiedyś w jednym z biur podróży byłem i pan mówił po angielsku, znaczy usiłował mówić, i mówił
Boring, nie? Albo na przykład jakiś tam, tak po prostu bardzo twardo mówił, tak po indyjsku mówił, indyjski, angielski, no. Trochę to nie halo, bo jak oni usłyszą to w Stanach, czy gdziekolwiek indziej, no to w tym momencie się będą śmiać, tak? Musi być dobry angielski, dobra wymowa. Nie mówię, że perfektna, ale przynajmniej musi być to... Błędy muszą być niesłyszalne. Rozumiem. To kiedy początek zdjęć w takim razie? Początek zdjęć planujemy na połowę stycznia. Chociaż powiem szczerze, że będą trudne sceny, bo będą sceny chociażby tego koncertu. Będą no, robione live'em na cztery kamery. I tutaj no, nie może być za dużo błędów, więc trzeba to po prostu od razu zrobić dobrze. I dobrze dźwiękowo, i dobrze operatorsko, więc tutaj musi grać reżyserka, zespół no perfekcyjnie, bo no, każdy dubel 4 minuty, 15 dubli, czy 20, czy 50 dziennie, to jednak można mieć dosyć, więc w tym momencie, chociaż to nie jest nic nadzwyczajnego, ale niemniej jednak no, kręcenie całego dubla 4-minutowego to jest jednak sztuka. Nie? Rozumiem, że planujecie więc wyjazd do Stanów w celu również nagrywania tego filmu. To kiedy taki wyjazd by nastąpił i na ile by trwał? Wyjazd już planowaliśmy od dawna i chcieliśmy już nawet zrobić to w czerwcu tego roku, ale z różnych przyczyn tego nie zrobiliśmy. I chcemy jechać do Stanów w pierwszym tygodniu czerwca 2017. Dlatego, że mamy uczniów generalnie i ja zwłaszcza maturzystów. I no niestety, sorry, resory, ale najpierw jest nauka, potem dopiero przyjemności i promocja samego siebie. Więc oni najpierw muszą wszystko pozdawać, pozaliczać, zdać maturę, ci, którzy zdają maturę. No i dopiero później, jako taka forma też i nagrody, wyjazd. Rozumiem. To na ile mniej więcej czasu przewiduje Pan, że będzie trwała produkcja i kiedy premiera, że tak powiem? Produkcja, znaczy tak, premierę chcielibyśmy zrobić w 2017 roku, listopad, grudzień. Same Stany nam zajmą miesiąc, bo dlatego, że oprócz tego, że jedziemy i tam kręcić zdjęcia, no to jeszcze pokażemy to, cośmy dokonali poprzednio. I na początku nas zaskoczyło trochę Chicago, bo oni poprosili, żeby... A jak się nas tam da wepchnąć, to byśmy bardzo prosili, bo myśmy wysłali próbkę filmu, więc mi się to spodobało. No to prosilibyśmy, żeby nas tam jednak umieścić. No to nie ma problemu, no to coś tam dokręcimy. No ale później zaprosili nas z filmem do Hawthorne. Przy okazji pozdrawiam pana Leszka Pawlika z Polonii w tej miejscowości, który właśnie przekazał nam to zaproszenie, więc na pewno będziemy. I to powoduje, że będziemy tam cały miesiąc. Później po miesiącu wracamy dopiero do Polski, kończymy zdjęcia w Polsce, tych, których nie zdążymy zrobić jeszcze przed, no i montaż, a po montażu już premiera. A nie boi się Pan, że może to być troszeczkę za mało czasu, bądź to co bądź to tylko rok? Czy nie wpłynie to jakoś na jakość filmu? To znaczy, ja powiem tak, ja znam młodzież dosyć dobrze, bo z nimi mam kontakt już jakiś czas. I wiem, że jeżeli... Wiem też i po sobie, że jak wiem, że mam czas, to się obijam, po prostu krótko mówiąc. Natomiast jak wiem, że mam jakieś ramy czasowe i muszę to zrobić, no to po prostu w tym momencie się sprężam, myślę, jak to zrobić, myślę, gdzie pójść, co zrobić, jak to nakręcić. Po prostu, krótko mówiąc, kalendarz nas goni, czyli jednym słowem jest motywacja do pracy, tak? Oni mają jeszcze drugą motywację do pracy, no bo przecież oni też prezentują siebie, tak? Czyli jeżeli po prostu mają w portfolio taki film Twin Cities, jeden czy drugi, to, że tak powiem, no to też jakoś tam wpływa później na ich późniejsze losy, czy jak to mówiąc brzydko, karierę. Tak? To nawet jeżeli będzie uczestniczył, powiedzmy, jako operator, czy jako dźwiękowiec, czy jako montażysta, czy jako grafik, bo i grafików też będziemy mieli, prawda, do filmu, czy jakakolwiek funkcja przy tym, nawet jako kierowca, jak to się mówi, to i tak on ma już w portfolio, że uczestniczył przy produkcji filmu. I to jeszcze mało tego, to film ma zasięg międzynarodowy, bo już tym razem postanowiliśmy sobie, że będzie jednak dwujęzyczny film. Że będzie
polski jako język główny, natomiast będziemy chcieli zrobić napis albo lektora, ale jeszcze nie wiemy, ale najprawdopodobniej zrobimy po prostu napisy. Dobrze, wobec tego dziękuję panu za wywiad. Z państwem się żegnam. Naszym gościem był pan Piotr Kołodziejczyk. Do widzenia.